Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 11 odcinku Tajemnic Jumanji, czyli oczywiście modyfikacji do Gothica 2. Jesteśmy już przy Fabianie, możemy oddać mu jego gwoździe. Masz tutaj swoje gwoździe z powrotem. Dobra robota, wreszcie mogę znowu pracować. Teraz możesz mi pomóc. Co, ale... Żadnych ale, teraz jest czas, abyś popracował. Piła do drewna. I co mam zrobić, Fabian? Ach, czyli ja to zrobiłam, dobra. Eberhard, coś chcesz ode mnie? No raczej nie. Roland? Hej ty, powinieneś zrobić coś pożytecznego dla obozu. No wcale nie robię. Tak, masz dla mnie jakieś zadanie? Tak, upiecz cierwojada przy ognisku. Tylko nie za długo i nie za krótko. 10 minut powinno wystarczyć. W porządku. Ja się na tym nie znam. Powinienem upiec cierwojada dla Rolanda. 10 minut na wolnym ogniu powinno wystarczyć. Okej. Otrzymano zwęglone mięso. To mięso jest całe czarne. Sam bym to zrobił lepiej. To zwęglone mięso możesz sam sobie zjeść. No przykro mi, ale mi się nie udało. Stanislaus? Jak widzę, budowa statku idzie do przodu. Dobra robota. Już niedługo możemy ruszać w morze. Jednakże mamy teraz inny problem. Jaki problem? Kilku królewskich żołnierzy wylądowało na tej wyspie. Nie potrwa długo, jak odkryją nasz obóz. Musisz się nimi zająć. Weź kilku ludzi i załatw tę sprawę. Tak jest, kapitanie. No, Waltera raczej nie ma co prosić. On jest głuchy, więc mnie nie usłyszy. Pirat? Kogo mam wziąć? Roland, pójdziesz ze mną? Chodź ze mną. Tak, tak. Andrew? Chodź ze mną. Pójdę za tobą. Świetnie, to chodźcie. Jeszcze może weźmiemy tego spod bramy. Pójdziesz ze mną? Chodź ze mną. Prowadź. Dobra, są ze mną wszyscy. Szkoda, że zwęgliłam mięso, nie chciałam. Idziecie ze mną? Tak, idziecie ze mną, świetnie. No dobra, tylko gdzie ci ludzie są? To jest bardzo ważne pytanie. Pewnie się osiedlili przy tym ognisku, które tam jest, stając życie. W sumie wyjmijmy łuk, to się dowiemy. Idziecie za mną? Jak najbardziej. Ewentualnie siedzą w kopalni. Albo są tam w tej strażnicy. Cholera wie. W sumie to przeszłam już cały ten obóz i tutaj nikogo nie ma. Znaczy obóz, te plaże. Jeżeli są na górze, to może być ciężko je zlikwidować. Wtedy no nie obejdzie się bez tego, żebym sama to zrobiła. Bo oni... No gdzie oni mają być? Na wyspie pojawił się statek z wojskami królewskimi. Powinienem zabrać kilku ludzi i zająć się nimi. Chyba, że są od tej drugiej strony i właśnie niepotrzebnie tu przeszłam. Statek, tak? No to statek jest duży. Tam jest tylko ten zniszczony statek. To nic ważnego. Idziecie za mną? Idziecie, nie zgubiliście się, to świetnie. Oni chyba od tej drugiej strony przypłynęli i niepotrzebnie poszłam w tę stronę. Z
Statek się pojawił. Statek. No dobra. To może przejdziemy się tutaj za tych piratów. Gdzie oni mogli zacumować to? Miałam powiedzieć, że tam mi coś migło, ale to tylko palma. Ach, faktycznie tutaj. No dobra. Chodź tu, piracie! Alarm! Dobra, cicho tam. Nie chciałam Andrew bić, mam nadzieję, że mnie nie zbije za to. Dzięki za złoto. O, to znowu ty. Teraz cię wypatroszę. Dobra, oni. Dobra. Jakaś notka, list gończy. Przynajmniej masz jakieś złoto. Zajmę się twoją bronią. Dobra, ja ten list gończy. Co to jest? Moja podobizna. Kurde, super. Andrew, nie potrzebuję już twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie znaleźć, jasne. Roland, nie potrzebujesz twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie znaleźć, jasne. I Eckhebard, nie potrzebujesz twojej pomocy. Pa. Dobra, to co, wracamy? Oni mają moją podobiznę, no to fajnie, więc się skapnęli, że uciekliśmy. Cóż, coś mi się widzi, że w takim razie w wiosce będą problemy, jak wrócimy tam. No to by wyglądało. Miejmy nadzieję, że nie będą jakieś duże, ale jednak będą. Zastanawiam się, w co teraz rozdysponować sobie punkty nauki. Moglibyśmy dać dalej w broń. Fabian. Dobra, chyba muszę iść do kapitana. Okej, wy już jesteście na swoich miejscach, to super. Stanislaus, mamy problem. Co do tych żołnierzy, przypuszczam, że się nimi zająłeś, prawda? Tak, żołnierze nie powinni już więcej sprawiać problemów. Bardzo dobrze. A co ja widzę? Statek jest właśnie gotowy. Dobrze, i co dalej? Jutro wyruszamy w morze i obierzemy kurs na Jumangę. Kiedy wyruszymy w morze? Zrelaksuj się, jutro wypływamy. Dobrze. I zobacz, czy wszystko zabrałeś, bo pewnie szybko nie zobaczysz znowu tej okolicy. No wydaje mi się, że wszystko żeśmy stąd wzięli. Także... No już nic tutaj nie ma, także prześpimy się do jutra. I co, możemy płynąć już? Dobrze, że przyszedłeś. Chciałem cię właśnie wzywać. Teraz wyruszamy na morze. W porządku, jestem gotowy. Okej. Co to było? Chyba zapowiada się na burzę. Przygotować się i... Ognia! No to fajnie. Czyli niszczymy wioskę.
mówiąc wprost. Już tam nie mieliśmy nic do roboty. Piraci! Dalej, chłopcy, nie możecie przegrać. Ta jest. Eckhart. No i inaczej. Jak idzie? Doskonale, nie ma nic lepszego niż morskie powietrze, z wyjątkiem grogu oczywiście. Roland? Przeraziły cię nasze działa? Myślałem, że wpadliśmy w szwał. Możliwe, teraz jesteśmy tylko nad ze szczurem lądowym, jesteś. A tak w ogóle to ja chcę zbadać ten statek, bo tu może coś być ciekawego. Na przykład grog. Szybki śledzik. Kolejny grog. Zbadajmy ten statek, zanim stąd zejdziemy, czy co to tam będziemy robić. No to jesteśmy. Wreszcie, co dalej? Zajmijmy się naszym wrogiem. Nasze działa są już gotowe do obstrzału. Ta, nie można go zignorować. Porozmawiaj z Jakobem, on ci powie co dalej. Powiedz Andrew, że powinien pójść z tobą. Tak jest, zgłoszę się do ciebie, jeśli będzie coś nowego. Dobra. To zaraz będziemy brali Andrew, Walter, no raczej z tobą. Teraz mnie słyszysz? Co? To nie ma sensu. Jak tam? Ach, zostaw mnie po prostu w spokoju. Fabian? I co powiesz na temat statku? Wygląda na to, że nadaje się do żeglugi. Mówisz, 1000 razy lepszy od naszego starego okrętu. Czy coś jeszcze tutaj znajdę? Nie. To Andrew, słuchaj, idziemy. Wszystko w porządku? W porządku? Oczywiście, że wszystko w porządku. Powinienem się zmierzyć z jakimiś żołnierzami. Możesz mnie czegoś nauczyć? Teraz tak. Jednoręcznej siły. Jak tam wygląda mój stan? Zanim się będę uczyła u niego dalej jednoręcznej, to się zapiszemy. Czy ty jesteś mnie w stanie w ogóle jeszcze czegoś nauczyć? Jak najbardziej. Okej, teraz przeskoczyliśmy jakiś próg. I chyba dobrze, żeśmy go przeskoczyli. Chociaż nie. Wczytamy sobie. Andrew, czyli tak. Możesz mnie czegoś nauczyć. Plus 5 do jednoręcznej. I teraz 1. Aha, czyli dobrze było. Okej. Okay. No to wczytujemy jednak. Czyli robimy od razu sobie plus 10. I tak będziemy mieli najkorzystniej. Plus 5. I plus 5. Zabierz mnie na wyspę. W porządku. Dobra, jesteśmy. Czy tutaj się znowu porespiło jakieś badziewie? Podejrzewam, że tak. Dobra, tych kokosów to, że mi się nawet nie chce zbierać. Oczywiście, że się porespiło i to w cholerę. Mam nadzieję, że Andrew dalej jest nieśmiertelny. O ile on wreszcie ze mną poszedł. Nie wiem, no dobra. Pełno gałęzi, ale ja nawet nie robię strzał, więc to jest bez sensu. Mamy pana dzika, cześć. Nie widzieliśmy się jeszcze z dzikiem. Kolejny poziom, pięknie. W sumie to ja już nie mam za bardzo w co dawać punktów. Gdzie ta krwiopica jest? Ach, tu jesteś.
Zebrałam z dzika skórę? W sumie to tak. Nie chcę mi się tego zbierać, ale zbiorę. Może się jeszcze na coś przyda. No i dobra. Dasz mi wreszcie lepszy pancerz, Jakob? Ach, to znowu ty. Co dalej? Mój informator doniósł mi, że wioska płonie, a wszyscy mieszkańcy uciekli. Gdzie są mieszkańcy? Prawdopodobnie przy druidzie albo przy jego zwolennikach. Rozumiem, co powinienem teraz zrobić? Musimy teraz działać szybko. Mam nadzieję, że sam Mark nie będzie żądał pomocy. Idź do kapitana Stanislausa i powiedz mu, że powinien ci dać kilka ludzi. Będę czekał z kilkoma chłopakami w porcie. Zgoda, spotkamy się w porcie. Ostatnia walka. Wszystko fajnie, tylko taka sprawa. Bo ja mam to zadanie, nie? Z tym moim kumplem. Pakt. Okej. Że powinienem pójść pomóc najemnikom. Koniecznie muszę iść do jaskini. Dobra, czyli zrozumiałam z tego, że... Najwyższy czas pozbyć się strażników. Czyli co, wracamy na statek, mam rozumieć. Olf, a ty gdzie... Halo? A ty gdzie biegniesz? Co, szkielet goblin? No dobra. Aha, dobra, tam są. Severin i Jakob, cześć. Andrew. Zabierz mnie na statek. W porządku, dobra, czyli w taki sposób wracamy na statek. Muszę iść do kapitana. Jakob chce zacząć frontalny atak na strażników. Typowy szczur lądowy. Chciałbym to całkiem inaczej zrobić, no ale cóż. Jak chciałeś to zrobić? Ach, zapomnij o tym, Jakob wie co robi. Jakob pytał mnie o posiłki. Dobrze, może je mieć. Weź Andrew, Fabiana i Eberharta. Cześć. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Za mną. Zabierz mnie na wyspę. Dobra robota. Teraz mam wystarczająco dużo ludzi, by zaryzykować atak frontalny. Co teraz? Do ataku! Nadszedł wreszcie ten czas. Długo na to czekaliśmy. Zbyt długo. Przelana krew, nadużywanie zaufania, ale koniec z tym. Dzisiaj jest dzień zapłaty. Walczmy za sprawiedliwość. Oraz o to, aby ten dzień przeszedł do historii. John, masz pozwolenie na wszystko. Zasługujesz na to, by nam mi dowodzić. Masz nasze łuki i miecze. Do ataku. Okej, świetnie. Czyli atak robimy frontalny. No dobra. Tu wszystko się pali, wali. Dobra, ja muszę ich dobijać chyba. Teraz cię załatwię. Teraz cię wypatroszę. Dobra, ktoś tu jeszcze jest? No raczej. Nie powinieneś tu przychodzić. Śmieciu. Nie powinieneś tu przychodzić. Gin, dobra, pozwólcie, że się wyleczę.
Złoto. Dobra, jeszcze jeden tutaj został w sumie. Zwycięstwo! Wygraliśmy! Ludzie, udało nam się. Wyspa znowu znajduje się pod naszą kontrolą i tak już pozostanie. Dobrze, jakie są dalsze rozkazy? Chłopcze, zrób sobie przerwę. Jak już tak dużo dla nas zrobiłeś? Nie wiem nawet jak ci dziękować. Ach, dam ci po prostu złoto. Złoto zawsze jest dobre. Zgoda. Co dalej? Jakie masz plany? O, straż już zadbaliśmy. Niestety ten atak wyrządził w wiosce spore szkody. Naszym zadaniem będzie odbudować tę wioskę i odzyskać zaufanie jej mieszkańców. Po odbudowie wrócimy tam i być może będziemy żyć tak jak przedtem. Rozwiążę grupę najemników, by ludzie nam zaufali. Zobaczymy się kiedyś w przyszłości. Rozumiem. Ach, prawie zapomniałem. Hipparchus chce z sobą rozmawiać. Wałęsał się gdzieś na drodze do jaskini. Nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Najlepiej złóż mu wizytę. Znowu to się zaczyna. No, udało się. I w ten sposób dotrzymaliśmy naszej umowy. Tak, dotrzymaliście. Co dalej? Wykonaliśmy naszą robotę. Myślę, że znowu wypłyniemy. A Mertańskie może znowu zrobi się niebezpieczne. Rozumiem. No dobrze, wracamy znowu na okręt. To był zaszczyt poznać cię i nauczać. Ale chwila, miałbym propozycję dla ciebie. Zamieniam się w słuch. Chodź z nami, z pewnością będziesz dobrym piratem. Niestety, muszę tę propozycję odrzucić. Mamy jeszcze coś do zrobienia. Twój wybór, muszę się z tym pogodzić. Żegnaj. Pakt. Mamy zakończone zadanie. Jak tam teraz wygląda dostęp do jaskini i Rafael? Czyli w sumie, moi drodzy, jesteśmy na końcu moda. Tak naprawdę. Która jest godzina? Jest godzina 12:12 u mnie. Mamy jeszcze 8 minut odcinka. Ja się tutaj jeszcze przespaceruję. No za... Aha, brakuje mi 1%, żeby mieć mistrza. Siły już się nie będziemy uczyć. W sumie to nie mamy już w co wydawać punktów, wiecie? No dobra. Chciałam tego strażnika wioski, ale już nic też z niego nie ma. Pozbieramy sobie. Miecz Marka. No to teraz to już mamy full wypas, secik. Wszystko w ogóle. Mamy też najlepszą broń. Dobrze, moi drodzy. Chodźmy w takim razie do Hipparchusa. On się podobno gdzieś tu teraz szwenda. Także... pogadajmy sobie z nim. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Alarm! Tak trzeba z nimi postępować. Świetnie, Severinie. O, proszę, tutaj jednak była żyła. Mamy samorodek złota, więc sobie wykopmy to, co możemy. Pewnie nie za dużo tego będzie. Ale coś tam zawsze nam wpadnie. Prawdą jest, że prawdopodobnie następny odcinek będzie tym ostatnim. No, ile jeszcze będę to kopać? Super, dzięki. No, już to puść. Dobra, muszę zostawić tę postać, okej. Okay. Hipparchus miał się gdzieś tu szwendać, a ja go nigdzie nie widzę. Dostęp do jaskini. Hipparchus powiedział, że powinienem pomóc najemnikom. Rafael. Gdzieś się tutaj kręci, tak? To ciekawe, gdzie? Ja bym się przeszła do niego centralnie tam.
No bo w sumie to ja go nie widzę nigdzie. Nie wiem, sprawdźmy tutaj. Ale w ogóle bardzo mi się przyjemnie teraz już gra w tego moda. Żałuję, że wcześniej się tej wytrzymałości nie nauczyłam, bo się trochę musiałam nawkurzać, zanim to zrobiłam. Ale na ogół jest w porządku. W ogóle nie wiem, dlaczego znowu nie wypiłam szybkiego śledzia. Pewnie jak będę szła z powrotem, to się teraz go napiję. Daniel, cześć. Ty mnie możesz jeszcze czegoś nauczyć? Nie. Andreas? Ej, bohaterze! Gdzie to się było? Ja... Ale z ciebie bohater? Dobrze, że piraci nie mają celnego oka. Ale... Tak, tak, stary Andreas dobrze mówi. Przyjdę później. Tak, tak. Uczeń Herman? Wszystko dobrze? Przeżyłeś atak? Tak, tak, nic mi nie jest. Możesz mnie nauczyć? Jasne, mogę ci pomóc z siły. Nie chcę już siły od ciebie. Franz? Ty nic. Siegfried? Wszystko w porządku? Pyta się mnie, czy wszystko w porządku? Spałbym trochę dłużej, ale leżałbym wtedy pod gruzami mojego domu. No dobra. Simus? Armin? Jak leci? Fatalnie, nikt do mnie nie zagląda. Może jak wioska zostanie odbudowana, będzie lepiej. Wypartość jest u siebie w domu, a nie. Liza? Co tam? Jak leci? Jak mi leci? Wszystko straciłam. Cały mój majątek i dobrobyt. Wszystko. Przynajmniej jedną dobrą rzecz zrobiłam. Pozbyłam się wreszcie tej świni, Marka. Rozumiem. Mary? Wszystko w porządku? Powiedz, gdzie ty masz oczy? Cała wioska stoi w płomieniach. No ja wiem, że stoi. Dobra, gadamy z Hypartusem i to będzie na tyle na ten odcinek. Jakob mnie przysłał. Coś nowego? Tak, mam informacje dotyczące dostępu do jaskini. Opowiadaj. Dowiedziałem się ze starych ksiąg, że w dawnych czasach musiał żyć tutaj prastary lud. I co z tego? Oprócz wielu najistotniejszych informacji w starych manuskryptach jest wzmianka o tym, że to grobowce są chronione silnym zaklęciem. Więc myślisz, że w jaskini są groby? Tego nie wiem. Ale jak możemy złamać ten czar? W starych pismach jest wzmianka o magii przemiany. Gdzie mogę dostać taki czar przemiany? Widzisz tę małą wyspę? Tak, i co z tego? Na tej wyspie stoją jeszcze stare filary. Może znajdziesz tam skrzynię z jakimś przydatnym zaklęciem. Ale jak otworzę tę skrzynię? Tym kluczem powinno się udać. Simus go znalazł. Dziękuję, przeszukam tę wyspę. Niech Anados będzie z tobą. Możesz mnie uzdrowić? Super, dzięki. Pokaż towar. Nic ciekawego. Okej, czyli już wiem, jak się dostaniemy do tamtych kufrów. Mamy klucz od Simusa. No dobrze, w takim razie ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, już prawdopodobnie ostatnim, gdzie udamy się na te dwie wysepki z tymi kuframi i sprawdzimy, czy w którymś z nich uda nam się coś znaleźć. Także dziękuję wam za oglądanie. Do następnego. Cześć.